Witamy serdecznie w nietypowym odcinku informacyjnym. Pierwszą informacją to jest, że mamy nową stronę internetową whoisnext.pl, którą Kulfon wam powie, kto ją zrealizował, kto ją zrobił. Wireless. A Norbi ją teraz pieści, dopieszcza, tak, Norbi? Oprawę graficzną, tak. A jest jak Norbi? Nosi to? Norbi jest? Nie ma. Więc napiszcie, czy wam się w ogóle ta strona, wejdźcie na tą stronę, zobaczcie, czy wam się podoba, co by tu zmienić. No i zauważyłem, że Norbi właśnie wstawił jako informację, że jest taka gierka, nie wiem, czy konkurencja, raczej nie konkurencja, bo to jest gra przeglądarkowa, ale bardzo przypominająca World of Tanks, czyli Projekt Tank. Jak wejdziecie, podam wam właśnie stronkę dokładnie, czy z naszej strony możecie też wejść, zalogować się na tym gameboxie przez Facebooka można, więc bez problemu. Klikacie Play Now, ściągacie plugina i... To jest 10 minut roboty, 5 tak, może. Tak, właśnie jestem teraz na przeglądarce, nie muszę żadnych tam gigabajtów ściągać, kilka kilobajtów czy megabajtów i instaluje się plugin, no i jesteśmy w grze Projekt Tanks. Tak. To może Rafał, który już dłużej tutaj gra w tą, bo ty już od kilku tam nawet godzin może grasz w tą grę, to powiedz coś, jakieś pierwsze spostrzeżenia dotyczące właśnie tej gry. Tak jak wspomniałeś, no praktycznie można powiedzieć dużo rzeczy zerżniętych, jak w ogóle nieskopiowanych żywcem z World of Tanks. Między innymi od razu pierwsze co zobaczycie to bitwa treningowa, tak? Dojedź do punktu A, dojedź do punktu B, zabij tam dwa czołgi i tak dalej. Potem następnie dostajecie tam ileś tam kasy i tak dalej. Następnie wygląd garażu, no praktycznie identyko ten sam. Jako, że gracie na Closet Becie, od razu otrzymujecie 20 tysięcy golda, za którego możecie sobie zakupić, tam Faja może pokazać, T-34 na 57. No, to właśnie ten czołg, który tu widzicie, to ja kupiłem za chyba, już nie pamiętam ile. No ale no i tak chyba na początku World of Tanks też były dwa drzewka i też były do PZ1, a tam właściwie zamiast PZ1 był Light Tractor i MS1. Tutaj macie PZ1 i MS1. Mhm. A na końcu mamy jak Panzera S100, Leoparda 1, który dopiero wejdzie w World of Tanks. T-55, którego nie ma w WoT-ie na przykład. Tak, jako medium rosyjski. Tak. A coś ciekawostką jest tutaj, że nie ma pokazanych załogi. Naciskamy na przykład sobie na crew, czyli tą załogę, i nie można ich wyświetlić. Także to troszkę dziwne. Aha. No ale to jest dopiero, można powiedzieć, test. Zamknięta beta, na którą test, można wejść. Tak, można sobie wejść, zalogować się od razu bez żadnych problemów. No i w zasadzie tyle. Rafał już nakręcił filmik na temat tej gry. Za kilkaset minut będziecie mogli... Przypuszczam nad ranem, no. Będziecie mogli zobaczyć u niego. No, a, no nie wiem... To co, wezmę sobie MS1. Aha, no. Mówiłeś, że trzeba jeszcze ją troszkę polepszyć. Ale to co, doświadczenie przełożyć? Wolne, które dostałeś tam z tej pierwszej treningówki. Aha, dobra, czyli dajemy... co tam mam kliknąć? Research, naciśnij sobie, naciśnij taki czołg i kupuj sobie tam jakieś te rzeczy. Aha, czyli na przykład lówka lepsza. Tam działko, tak, i silnik, czy tam coś. Dobra, aha, jeszcze za kredyty. Wieże też? No, najlepiej by było. Jest dzisiaj jakieś CW? Tak, od 20.30. Ale czekaj, już nie mogę, tylko kupiłem jedną lówkę i wieżę i koniec. No bo to z wolnego expa, z tamtej treningówki. Aha, czyli więcej nie mam, teraz muszę sobie zagrać. Tylko mów kiedy, nie? Dobra, to już... Raz, dwa, trzy. No. Bo trzeba jeszcze przypomnieć, że na razie nie jest rozbudowane, to nie ma żadnych plutonów, tak jak w WoT-ie czy coś w tym stylu. Nie można ze znajomymi sobie zagrać, na razie to trzeba startować na dziko. Czekaj, a czy już tą lufę... Premium kupiłeś? Czekaj, tak. Założyłem, jak jest napisane Equipped, nie? Equipped, tak. Dobra. No to dobra, mamy tam drugą lufkę, więc
To co, na 3-4? A, system opcji możesz pokazać, settings, tam na dole po settings, lewej stronie. Settings. I tam masz full screen do wyboru, albo settings zwykłej, pokaż okienko. Znaczy dużo tam do wyboru nie ma. BGM od razu wyłącz, bo to są dźwięki z gry. Ja dosyć A gdzie to jest? Gdzie to jest? Graphics volume, we volume tam masz, BGM. Volume. I to wyłączyć, nie? Tak. A master volume też dam niżej. Ja 25, no bo to potem przeszkadza. Dobra, dam na razie 14, confirm, okej. Okay. Czyli wszystko jest okej, okay, nie? No. To co, spróbujemy, może nas wbije na jedną bitwę. No to na raz, dwa, trzy. To Kurfon, odliczaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, jedziemy. Fajny system tutaj jest troszkę inny niż w World of Tanks. Nie startuje, nie odlicza od tam iluś sekund, dopiero wtedy, jak się wszyscy gracze załadują. Mhm. Ale mówiłeś, że... O, już ładuje, tak? Ciebie też? Moskwa, tak. Moskwa, no. No, popatrzmy. Chyba będziesz po drugiej stronie. Ja tu jestem, a ty jesteś... Po drugiej stronie. Rafcio, no. Możesz zobaczyć, kontrol również działa, na przykład przy pingowaniu, także to też fajna zabawka, tylko nie podczas ładowania, cześć wszystkim. Czekania cześć, bitwy, cześć. Tylko dopiero w grze jak jesteś. Cześć. Dobra, cześć. To co, spotykamy się w jakimś miejscu? Nie, no. Bez sensu. Ten mecz panel, jak możecie zobaczyć, jest podobny, podobny system, 1, 2, 3, tam macie pod czołgiem amunicję. Po lewej stronie możecie nawet wybrać sobie okienka wyświetlania nazw czołgów, czy to przeciwnika, czy swoich countdown. Aha. 15 minut. A jeżeli mam chyba grafikę za wysoką, nie? Bo mi to nie. No to ustaw sobie szybciej. Czyli to mamy wejść jak? W settings? Polacek. Settings. Graphics. I dam na razie low, nie? Tak, easy można przebicia. Dobra, już, moment. Dobra. Ale lata z góry na dół ta lufa. Strasznie. No bo za mocno mówiłem ci, że mocno masz ustawione czułość myszki. Zmniejszę czułość. Dobra, tu już dobra, się teraz będziesz lepiej. Dla bazie Szczera się lewym wszystkie myszy, tak? Tak, prawym przyciskiem możesz się obkręcać wieżą i tak. Ale takie wielkie te czołgi są, te MS... No właśnie, to się wydaje, nie? Bo nie można tak daleko oddalać, dlatego. No. Takie dźwięki, no i ta nie? Pogoda, nie? Ta pogoda. No. Dobra, jedziemy. Dobra, Rafał, no to pokaż się, bo chcę pokazać im, jak wygląda twój czołg. Marty czołg? No, spoko. O, coś tam widzę. Tam też pierwszy padł z twojego teamu. Widzę, że jakieś Polaczki już przyszły. Jakie te odgłosy, pisz, nie? Tak, ale przejdź sobie przez jakiś murek czy coś, zobacz sobie. Czekaj. Czemu ja na minimapie was widzę, a nie widzę was tu? Właśnie, bo tutaj jest tak fajnie zrobione i tak, bo rzeczywiście trzeba podjechać blisko, żeby zauważyć czołg. Także ja to zauważyłem właśnie po kilku meczach. Radar naprawdę tutaj ma jakieś odwzorowanie. Nie tak jak w WoCie na przykład, że jeden poświetny skrypt tam mogę reszta napieprzać. Także to jest fajnie zrobione. To syreny, nie? Ktoś próbuje w końcu. Takie troszkę dzikie. Miałem akurat 32 klatki na sekundę. Ale wyje! Zabiłem chyba kogoś. Dwóch zabiłem? A, dup. Ale dwóch zabiłem. A teraz mogę przechodzić z czołgu na czołg? Tak. Chyba. Strasznie to wyje. O Jezu. Są jeszcze takie buty, że na przykład skręcam się w budynku. Wpierdalam w niego i tak dalej. Też dwóch zabiłeś, nie? No.
Damage, ty masz 373, ja 332. A tam ja koleż u ciebie z AT1 900. Czekaj, jak to wycie? Jak to wycie ściszyć? To też możesz wyłączyć tam te dźwięki. Interfejs? Czekaj. To wszystko tutaj poprzyciszam. No, check. Dobra. Check. No. 416 damage. No, ja dwóch. Dobra, i wygraliście. Wracamy do garażu. No to masz od razu pokazane, jak to wygląda po bitwie. Mhm. Ile damage'u zadałeś, na przykład najeżdżasz sobie po prawej stronie. No. Damage. No i tam pisze, ile dokładnie damage'u zadałeś komu. Ile trafionych, zabity. Kill. Damage 104 temu, a temu 200. Damage receiver, damage otrzymany. Tak. Kosz czyli... od razu amunicji. Można powiedzieć... No, troszkę inaczej to wygląda niż w WoCie, nie? Tak. Ale jeszcze zamknij to sobie, na dole po prawej stronie masz message i zobacz sobie. Messages? Praktycznie to samo. Aha, no. I też mogę wejść tutaj, detail no. I wrócić. Czyli bardzo, można powiedzieć, skopiowane od z World of Tanks, nie? No, na czymś mocno wzorowali, co nie? Na czymś, co raczej wypaliło. To co, jeszcze spróbujemy z tym. Te 34,57 zagrać, prawda? No dobra, to dawaj. Raz, dwa, trzy. Kulfon? Tak. Kulfona nie ma, to ja odliczę. Raz, dwa, trzy. Czekaj! Nie mam ammo! No, tak, zdążyłem. Czekaj, to muszę tu ammo kupić. Gdzie to się kupuje to ammo? Serwis daj. Najeźdź 100... na czoło, wybierz 5,7 i serwis. Serwis, tam poniżej profil. Czekaj, profile. Gdzie to? U góry po lewej stronie masz profile, research, garage. Aha, jest serwis, dobra, jest mam. Jest serwis, no. Czyli trzeba zaznaczyć automatycznie, żeby naprawiał. Tak, ja tam dałem sobie też na ten, smale reperki. O, są też gold ammo, widzę, nie? Tak. I podobne kwoty, takie jak były wcześniej w WoCie. Aha, to czekaj, to ja może wezmę trochę goldowych, przecież mamy tego golda, nie? Ja zostawię, pierdol, bo i tak to wszystko przebijam. A szóstych klientów to ja jeszcze nie widziałem. Bo a to tutaj... dopiero mi się zdaje wystartowało, tak gra, wiesz? Tutaj możemy też gaśnicę wziąć. Dobra, Apple. No mów kiedy. I confirm, czekaj. Coś nie chce mi załadować, ale czemu? Za dużo pewnie wziąłeś pocisków i nie starczyło kasy. No. Nie starczyło kasy, no właśnie. A ja mam tylko tyle, no dobra, to ja wiem, to muszę zrobić tak. I up no. I confirm. Dobra. Mów kiedy, to co? Już? Kto wy? A jak się zmienia z tego, z pocisku na pocisk? Jedynka, dwójka z tego. Dobra, no to licz. Wodzie. Raz, to jeszcze dwa, nakręcacie? Trzy. No, jeszcze jeden meczek. Olo. Trenim czołgiem. Players required, masz 19 na 20, czyli jeszcze jednego potrzebuję. Widzisz, pisze. No. Czekamy na jednego gracza, żeby joinąć do gry. Czyli można powiedzieć, że łatwo zagrać razem, nie? Berlin? Ta. Berlin, no. Ej, to czekajcie, raczej... jak coś to mówcie, jak będziecie puszczać. Waiting for over players, 8 na 20. Kurde, mnie do Berlina wyrzucili. Jesteś ja po drugiej stronie znowu. Znowu po drugiej stronie, dobra. Dobra, teraz cię będę miał. No jak widzisz, tutaj to nie ma na razie innych tierów, nie? Czyli na czwóreczce mówię, mamy... Ta gierka jest nawet świeża. No. Znaczy, ciekawe jest to, że jest to gierka... Ej, gdzie wylądujemy? Afryce czy gdzie? O, teraz się już gra zdecydowanie lepiej, dobra. Czyli my zaczynamy z tej strony. A, sobie dwa razy R, też masz. To samo co w WoCie. Automatycznie skrzynia do przodu, do tyłu, na R, na F. No, to faktycznie. No. Troszkę obgapione. Ciekawa mapa, taka między bazami jest taki mur. Tak, mapa bardzo ciekawa. No, tutaj zdecydowanie chyba proponuję w mieście się napierdalać, nie? Znaczy no, chcesz, żebyśmy się tam spotkali? No, ja jadę gdzieś... Jak gdzieś pojadę na I3-4. No, to się będziemy widzieć. Ale zobacz, zupełnie te mapy mi się bardziej podobają niż tym.
niż w wodzie. I też mówili, że, dlatego, że deszcz jest, okrepane. Śnieg, wszystko, nie? Tak, tak, tak. A można efficiency sprawdzić? O, zainstaluję XOMA. Where are you? Co? No ja ci powiedziałem, gdzie jadę, więc ty też możesz powiedzieć. No jadę, jadę. J. 7. O, kapuję. Zapanasz. Niby jedzie to w 50 godzinach. Ale znowu mi tak wyje. No to syrena jest spieprzona. Ja mam to tak zciszone. To ma zgłośnić też. Wyjdzie za ścianą, to tak by są lagi. Dopiero on nawet dostaje ten hit ze ściany. No ale to jest w sumie gra przyglądarkowa. No ktoś tam może mieć laga, bo gra może mieć laga. A rozjebali mnie. Coś teraz jakieś dziwne lagi miałem. Ale na razie... Jak wrażenie? Co? Na przeglądarkę mi się zdaje. No, no, jak na grę przeglądarkową. Czekaj, spróbuję. Nie wiem, czy możesz przełączyć, nie, chyba nie za bardzo. Volume wyłączę, żeby to tak nie było. Apple Confirm. Dobra. Słuchaj, bo grałem na kilku grach przeglądarkowych, ale zdecydowanie nie były tak rozbudowane, nie? No. Na pewno się może podobać, nie? No. Ja już tutaj trzeciego killa. No widać, że już coś po prostu grałeś, bo ja jeszcze... No musiałbym trochę dłużej pograć, żeby to obczaić, nie? No. Party? No szkoda, że plutonów nie można robić, nie? To by było no zajebiście. Właśnie to jest wkurzające, no. Dobra. Przymierz to. Ja w zasadzie... Piąty? Czekaj, to specjalista jedne. Nie, koniec nagrywania. O, szósty? No, szósty? Nie, piąty. Nie kłam. Piąty już mam, prawie szósty. Wow. No. A siódmy jeszcze, czekaj. Słuchaj, jak chcesz wiedzieć, to jeden jest na J4. Już go mam. A drugi na G5. Jaki cheater. Ale cheat. To wyślę do Wargamingu, cię zbanują. Czekaj, problem. Webclose. Email. Don't set. Jakiś problem wystąpił mi... Siedmiu. Wywaliło mnie z tej gry, wiesz? Jak się premia kupuje, Rafał? Dobra, to nic. Ja kończę i zobaczę. Mam jakiś error. Has been detected. The connect was stopped because a fatal... Wall hack has been contact detected. Error. Dobra. No to nic. W opisie macie informacje. Rafik zjebnął 7 kili. No i tyle. 3000 damage'ów. No, to nara. Nara.